oba 2, 10b Dobra przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy? Nie ma wyboru bez alternatywy, stąd zło i dobro, w zakresie, w którym przebiega linia ludzkiego życia. Od ciebie zależy, po której stronie będziesz. Piątek 11 stycznia 91. Godzina 1445. Starość uczy pokory i oddania się Bogu. Pokory uczy też własna grzeszność. Pokora jest tym, co decyduje o Twoim niebie. O tym. I jakie będzie to Twoje niebo? Piątek, 1 stycznia 91, godzina trzecia piętnaście. Świętość to przyjęcie cierpienia z miłości do Boga i braci. Czwartek, 28 lutego 91. Godzina dziewiąta pięćdziesiąt. Cóż obchodzi cię, co czynią inni? Ważne jest, abyś ty nie ustawała w czynieniu dobra dla nich. Piątek pierwszy marca 91. Godzina piąta pięć. Całe życie i wszystkie wydarzenia powinny uczyć człowieka mądrości, po to, by nie marnował łaski czasu i łaski ofiary, by wzrastał w miłości i czynieniu dobra. Moja droga krzyżowa jest streszczeniem. I znakiem Twojego życia, które od niej różni się tym, że jest rozciągnięte w czasie. Wtorek, 5 marca jeden, godzina 10.20. Droga krzyżowa. Stacja pierwsza. Wszyscy ciągle oceniacie i wydajecie na siebie wzajemnie wyroki, a ich sprawiedliwość jest taka, jaka była, gdy mnie sądzono. Stacja druga. Dlaczego muszę walczyć z Tobą o każdy krzyż, który mam dla Twego i innych zbawienia? Stacja trzecia. Musisz upadać, aby podnosiła cię Twoja pokora i sprawiedliwość względem braci. Stacja czwarta. Chcę, abyś była matką dla każdego dziecka mojego. Stacja piąta. I Cyrynejczykiem. Stacja szósta. I Weroniką. Stacja siódma. Niech świadomość Twojej słabości towarzyszy Ci w życiu codziennym. Stacja ósma. I wtedy, gdy zapragnę uczynić Cię moim narzędziem wobec braci Twoich. Stacja dziewiąta. Pragnij, a to Cię podniesie. Byś czyniła dobro i dawała miłość. Stacja dziesiąta. Opuść siebie. Stacja jedenasta. I zjednocz się z krzyżem moim. Stacja dwunasta. I pozwól, bym zwyciężył Twoją miłość własną. Stacja trzynasta. Pokój Twój jest w ramionach Matki. Stacja czternasta. I w radości odejścia od cielesności świata. Stacja piętnasta. By nieść mu wraz ze mną, zmartwychwstanie moje. Amen. Torek, 19 marca, 91, godzina 8.45 Podczas trzynastej stacji drogi krzyżowej Człowiek rodzi się po to, aby przejść drogę krzyżową oczyszczenia swej skażonej grzechem natury i niesie krzyż Znamię swej grzeszności. Krzyż będący skutkiem własnego egoizmu, zaślepienia egoizmem, szukającym ciągle siebie samego zamiast Boga. I idzie pod górę ku swemu przeznaczeniu, by osiągnąć obiecane mu uwolnienie, o ile idzie za głosem Boga wysiłku to wymaga i zaparcia się swojej egoistycznej natury. A im wyżej, wysiłek musi być większy, bo oczyszczenie jest głębsze, sięgające coraz bardziej i on raduszy, zranionej grzechem. Śmierć egoizmu, który jest krzyżem człowieka, uwalnia od tego, co święty Paweł nazywał cielesnością. Wtedy jest dopiero zdjęcie Skrzyża, gdy wszystko, co cielesne, jest martwe, gdy nie ma już żadnych pragnień dotyczących siebie samego, a gdy jest tylko pragnienie Boga, obejmujące cały świat. Zdjęcie Skrzyża. W ramiona matki, która jest matką czuwającą przy człowieku, w jego pielgrzymce do nieba. Ostateczne uwolnienie od tego, co cielesne, co przychodzi od grzesznej natury i czego ona pożąda od świata. Powrót do świata, by zbawiać, obdarowując Bogiem, miłością. Z którym stanowi się jedno. I to jest już zmartwychwstanie. Piętnasta stacja, a raczej pierwsza, nowej drogi, która już nie jest drogą krzyżową, ale drogą wolności w zmartwychwstaniu z Chrystusem. Mateusza jeden. 21B. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Czwartek, 21 marca, 91 godzina 8:45. Jeśli serce i umysł nie są wypełnione Bogiem, wchodzą do nich zło i głupota. Poniedziałek, dwudziesty drugi marca, dziewięćdziesiąt jeden, godzina dwunasta. Kochać potrafi tylko ten, kto czuje, że jest kochany. Wtorek, dwudziesty trzeci kwietnia, dziewięćdziesiąt jeden, godzina jedenasta trzydzieści. Cierpienie. Jest tylko jedno, brak zaspokojenia potrzeby miłości. Nikt i nic nie uciszy serca Twojego, tylko miłość moja. Nie zagłuszaj w sobie wołania o miłość, trwaj w nim przede mną. Niech rośnie i niech się potęguje, albowiem dam Ci na miarę Twego pragnienia. I jeszcze więcej. Piątek, 26 kwietnia, 91. Godzina dziesiąta. Ja ciągle wychodzę ci naprzeciw i uprzedzam Twoje prośby. Czy nie powinnaś tego czynić wobec braci Twoich? Piątek, godzina piętnasta Najwięcej zagrożeń posiada człowiek w samym sobie. Sytuacje zewnętrzne to wydobywają, byś dostrzegła i w pokorze zwróciła się do mnie o pomoc, abym uwolnił cię z grzechu i zła, które tkwią w głębi twojej duszy raduj się, gdy na światło dzienne wydobywa się to, co jest nocą twojej duszy. W moim świetle nocy znika. Sytuacja trudna, zwłaszcza przychodząca z nienacka obnaża stan twojej duszy, dobro lub zło, jakie w niej tkwi. Konieczne są więc w twym życiu sytuacje, których poznasz prawdę o sobie, a poznasz ją po to, byś oddawała mi to, co jest Twoją słabością, i abym ja mógł przemieniać Cię, oczyszczając Twą duszę z brudu i ran grzechu pierworodnego. Piątek, godzina dwudziesta druga Pan pozwolił mi zrozumieć, że mojej grzesznej natury nie jest w stanie zmienić żaden mój wysiłek, postanowień, ascezy, nawet wielogodzinnej modlitwy i dobrych uczynków. Może to tylko uczynić jedynie cud Boży, jeśli pokornie będę podejmować te wszystkie wysiłki, czekając ufnie na Jego miłosierdzie. Odczułam też, jak ogromnie kocha pan takiego pokornego nędzarza, który uzna swoją nędzę i tylko w nim pokłada nadzieję. Wtorek 30 kwietnia 91 godzina 23:20 Moim największym cierpieniem nie są rany, jakie zadali mi ludzie ale bezskuteczność mojej ofiary dla tak wielu. Ja nie płaczę nad moimi ranami. Płaczę i rozdarte jest serce moje z powodu ogromu bólu moich dzieci, które odrzuciły zbawienie i miłość. Czwartek, 2 maja jeden. Godzina dziewiąta Gdy pojawiają się w Twoim sercu krytyczne i złe myśli, módl się za ludzi, których dotyczą. Na każdą taką myśl odpowiadaj żarliwą modlitwą, a pokusa zniknie. Nierzeczliwość w Twoim sercu zabija zarówno Ciebie, jak i tego, do którego się odnosi? Piątek, 3 maja, dziewięćdziesiąt Godzina dwudziesta dziesięć. Święto najświętszej Maryi Panny, królowej Polski. Nierzyczliwy myśli o kimś. Popychają tego człowieka ku złu, otaczają złem i utrudniają wydobycie się ku dobru. Myśli dobre wspomagają i kierują ku dobru. Nieżyczliwość w sercu niszczy i ciebie, i tego, komu jesteś nieżyczliwa. Życzliwość buduje. Pielęgnuj w sobie życzliwość. Miłość i miłosierdzie, i wysyła je wobec innych, najbardziej wobec tych ludzi, którzy są zagubieni, zniewoleni złem. Ranią ci ludzie, którzy sami cierpią wewnętrzne rozdarcie. Tych trzeba otaczać miłością, by zaleczyć ich rany. Jakże kochałem tych, którzy mnie skrzywdzili. Jakże bardzo odczuwałem ból tego zła, które ich pożerało. Jakże bardzo chciałem cierpieć, aby ich uwolnić od ich cierpienia. Mój krwawy pot w ogrójcu to pot pragnienia, współczucia i miłości. Tak bardzo pragnąłem ponieść ofiarę, aby wyzwolić ludzkość każdego człowieka od zła, jakiego rani i niszczy. Tak bardzo pragnąłem, aby ta ofiara już się stała. To wewnętrzne cierpienie moje było niewspółmiernie większe, niż cierpienia fizyczne mojej męki, niż cierpienia i trud całego mojego życia w ciele i w świecie nękanym przez szatana. Mój kielich goryczy to ogrom i ohyda zła niszczącego dusze moich dzieci, stworzonych do świętości. To ich cierpienia piekielne i męki czyścicowe. Sobota 18 maja jeden, Godzina. 8.45 Patrz w moje miłosierdzie i pragnij go dla wszystkich, dla świata. Świat zbyt daleko odszedł ode mnie, aby mogło go uratować cokolwiek innego niż moje miłosierdzie. Syracha pięć a kto jest zły dla siebie, czyż będzie dobry dla innych? Czwartek, 23 maja, dziewięćdziesiąt jeden, godzina trzynasta. Ludziom trzeba służyć miłością, niczego od nich nie oczekując. Trzeba z miłością wspomagać, choćby źli i niewdzięczni byli. Trzeba wstawiać się za nimi do ojca, choćby skutku nie widać było. Taka jest powinność tego, kto pragnie być apostołem miłości mojej. Jeśli kochasz tylko tych, którzy Tobie okazują miłość, jakaż jest zasługa Twoja. I czym wyróżniasz się na tle świata, tonącego w egoizmie swoim? Piątek, 24 maja, 91, godzina 12.20. Niestrudzony jestem w zabieganiu o to, aby każdego doprowadzić do nieba w najgłębsze głębiny miłości Ojca. Niewyczerpana jest wielość moich działań wobec każdego, by nie naruszając jego wolnej woli, wyprowadzić z grzechu do jak największej świętości. Nieszczęściem ludzi jest to, że zapatrzeni w siebie, niszcząc te moje usiłowania, niszczą siebie i świat. Piątek, 27 maja. Dziewięćdziesiąt jeden. Godzina dwudziesta trzydzieści. Zwątpienie jest zawsze otwarciem furtki dla szatana i zamknięciem drzwi dla mnie. Środa, dwudziesty dziewiąty maja, dziewięćdziesiąt jeden. Godzina 10:55. Wszystkie stresy i złe samopoczucia wywodzą się z zapatrzenia w siebie i z egocentryzmu. Wszystkie żale, pretensje, osądy, agresje także. Krzyżem, na którym każdy człowiek wisi, jest jego egocentryzm. To was krzyżuje. Tym krzyżujecie się wzajemnie. Wyjdź poza swój egocentryzm i egoizm, a zobaczysz, że jesteś w niebie. Czwartek, 30 maja, dziewięćdziesiąt jeden. Godzina. 11.55. Boże ciało. Jeśli ktoś wyrządzi ci krzywdę, módl się za niego nie dlatego, że Ciebie zranił, ale ze względu na to, że czyniąc zło, krzywdzi i niszczy swoją duszę. Módl się zatem, żeby ocalona została jego dusza. I tych, Którzy się tym zgorszyli. Proś z miłością i pokojem w sercu o moje miłosierdzie nad Wami, wszystkimi, którzy grzeszni jesteście. Niedziela, 2 czerwca 91, godzina 8:45. Jeśli daję Ci łaskę nawrócenia, łaskę wiary i miłości, to nie po to, abyś ją wykorzystywała tylko dla siebie, by tylko Tobie było lepiej na tym i na tamtym świecie. Dałem Ci łaskę po to, byś żyjąc w niej, stała się ratunkiem dla innych, dla tych, którzy takiej łaski nie otrzymali, abyś swoimi modlitwami, ofiarami, i czynami miłosierdzia, wypraszała ocalenie dla nich. Nie myśl o sobie, myśl o tych, których uratować możesz i dla których ratowania uświęcam Ciebie, jako moje narzędzie działania w świecie. Wykorzystuj więc gorliwie każdą sytuację, każdy trud i cierpienie, tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne. I każdy czas, by ratować duszę i niej zbawienie moje światu, który łaknie ocalenia i czeka na ocalenie. Raduj się i dziękuj, gdy daję ci tę możliwość. Proś, bym ją dawał obficie, póki trwa czas łaski. Psalm osiemdziesiąty piąty Bliskie jest nasze zbawienie Czwartek, 27 czerwca, dziewięćdziesiąt jeden Godzina dwudziesta pięć Dziecko moje, pamiętaj o tym, że wszelka żałość, nieżyczliwość niecierpliwe i ostre odnoszenie się do bliźnich, Pochodzi od złego ducha. Wszelkie rozdrażnienie i niepokój także. Strzeż się tego, bo to znak, że uległaś wpływom kusiciela i zniewolona jest dusza Twoja. Uciekaj wtedy w ramiona matki i wzywaj miłosierdzia mego. Żyjesz w świecie i tu ciągle narażona jesteś na wpływ szatana który Cię śledzi i usiłuje wedrzeć się do duszy Twojej. Twoje bezpieczeństwo jest we mnie i jest ono doskonałe, jeśli ufnie oddajesz się mojej prowadzącej Cię miłości. Uległa bądź wobec woli mojej. Każdy odruch buntu i samodzielności to także tchnienie piekła które cię dosięgło, bo to znak, że mi nie ufasz, że bardziej pokładasz nadzieję w sobie, niż we mnie. Maria jest nie tylko twoim wzorem, ona jest przy tobie, by pomagać ci stawać się coraz bardziej otwartą na moje prowadzenie i przemianę serca twego. piątek 28 czerwca 91 godzina 11:55 przez każdy odruch i akt miłości stajesz się podobna do mnie przez każdą uległość i łagodność serca także przez zgodę na cierpienie jako ofiarę za braci Twoich stajesz się jak ja, ofiarujący się na krzyżu za zbawienie mych człowieczych braci. Galatów 5, 1. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Niedziela 30 czerwca 91, godzina 22:15. Wezwałem Cię do ascezy życia. Nie chodzi jednak, abyś nakładała sobie ograniczenia zewnętrzne. Ascezy serca pragnę, której źródłem jest miłość moja. Umiłowanie Boga i dusz. Ponad wszystko, ponad siebie i swoje pragnienia serca. Niech to umiłowanie Boga i dusz będzie ogniem, w którym spala się wszystko, by pozostała tylko czysta miłość. Żarliwość pragnienia takiej miłości stworzy ascezę serca i będzie wypełnieniem pokuty która jest zadośćuczynieniem za wszystko, co sprzeciwia się miłości. Bądź wolna od narzucanych sobie ograniczeń, ale wszystko czyni z miłości i dla miłości. Serce, pragnące wszystko oddać dla ocalenia miłości w duszach, powie ci, jak żyć w każdej chwili i zachowania twoje będą dobre bo przecież ja tym sercem pokieruję. Marka 5:36b. Nie bój się. Wiesz tylko. Niedziela, 14 lipca 91. Godzina 0:35. Często chowa. Tu jest miejsce płaczu. Mojego serca, bo tak wielu nie kocha mnie i nie chce poznać mnie Boga miłości. Moja droga Krzyżowa tutaj jest miejscem wesołych rozmów i alejką spacerową, sanktuarium mojej matki jest obiektem turystycznym. Piątek, 19 lipca, 91. Godzina ósma Dziecko moje, nie odsuwaj się od ludzi, którzy są ci niemili, i od miejsc, gdzie ponosisz trud. Idź nie tam, gdzie jest ci przyjemnie, i nie do tych, gdzie ci schlebiają. Idź tam, gdzie jesteś potrzebna, gdzie możesz wnieść pokój. I miłość moją, gdzie trzeba pomóc i nieść ulgę sercom umęczonym. Idź, jak szedłem ja, nie bacząc na siebie, lecz na dobro najbardziej poranionych dzieci moich. Czyż ich uleczenie nie było ważniejsze dla mnie niż rany moje? Środa, 24 lipca, 91. jeden, godzina dwunasta piętnaście. Droga krzyżowa. Stacja pierwsza. Jaka jest twoja sprawiedliwość? Stacja druga. Jaka jest twoja ofiara? Stacja trzecia. Jaka jest Twoja pokora? Stacja czwarta: Jaka jest Twoja współpraca z moją matką w ratowaniu dusz? Jaka z ludźmi? Stacja piąta: Jaka jest Twoja gorliwość w służbie? Stacja szósta: Jakie jest Twoje miłosierdzie? Stacja siódma. Co czynisz, by chronić od upadku siebie i innych? Stacja ósma. Z jakim nastawieniem serca upominasz innych? Jak przyjmujesz upomnienia? Stacja dziewiąta. Jaka jest twoja wytrwałość? Stacja dziesiąta. Jakie jest twoje oddanie? Stacja jedenasta. Jak reagujesz na krzywdę? Jaka jest twoja łagodność i cierpliwość? Stacja dwunasta. Jaka jest twoja miłość? Komu ją okazujesz? Dlaczego? Stacja trzynasta. Jaka jest twoja wdzięczność? Komu? I za co najbardziej jesteś wdzięczna? Stacja czternasta: Jaka jest Twoja ufność i Twój pokój? Stacja piętnasta: Co jest Twoją radością, co nadzieją? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdowałam w spojrzeniu Chrystusa. Ukazującym prawdę o mnie i o nim, niedziela, dwudziesty sierpnia, dziewięćdziesiąt jeden, godzina osiemnasta pięćdziesiąt, co uczyniłaś dziś dla miłości? Co ja mogę uczynić? Możesz kochać ludzi, których znasz, których ci ukazuję, o których cierpieniu wiesz. Bądź łagodna dla ludzi i dla siebie. Nie osądzaj, nie buduj twoich postaw na własnych sądach, ani na sądach innych ludzi. Twoje postawy serca i umysłu. Buduj na mojej miłości, którą znasz i o której wiesz tak wiele. Ja chcę kochać Twoim sercem. Czyż nie po to je stworzyłem? Jana pięć czternaście b. Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Czystość serca to czystość intencji. Pragnij mieć tylko jedną intencję, wszystko i wszystkich zanurzyć w Bogu, który jest miłością. Nie jest ważne, co ty lubisz, ale czemu służysz. Służenie królestwu miłości wprowadza cię do tego królestwa. Twoją drogą krzyżową jest życie w świecie. Taka jest i powinna być wartość ludzkiego życia. Okazałem ją jako najwyższą wartość i wzór dla tych, którzy chcą mnie naśladować. A zatem co dziś uczyniłaś dla miłości. Nie sądz, że ofiara to jakieś stanie pod moim krzyżem, które ty tworzysz w swoich wyobraźni, to konkretne sytuacje Twojego życia, bolesne dla Ciebie, w których identyfikujesz się z tą postawą serca, jaką ja miałem na krzyżu, kochając wszystkich i wybaczając wszystkim. Modląc się za nich. Poniedziałek, dwudziesty dziewiąty lipca dziewięćdziesiąt jeden. Godzina dziewiętnasta dwadzieścia. Różne wątpliwości pojawiają się w związku z proroctwem. Wątpliwości. Jakie? Bo często nie przystaje ono do rzeczywistości. Do jakiej rzeczywistości? Czy rzeczywistością nazywasz ludzkie wyobrażenia i przewidywany przez nich czas? Błędem w odnoszeniu się do proroctw jest umiejscowienie ich w swojej wyobraźni i w czasie. Proroctwa, są ponad tym, co pragną im przypisać ludzie. Mają swój czas i swoje oblicze. Trzeba mieć je przed oczyma jak światło reflektora, by rozpoznawać to, na co zostały skierowane, i by iść za tym światłem. Zasięg tego światła może znacznie przekraczać zasięg Twego wzroku i Twojej wyobraźni. Nie trzeba się zniewalać własną ograniczonością, i do niej dopasowywać wartość proroctwa, i sąd o nim wydawać. Mateusza 23:13 Biada Wam, uczeni w piśmie. I Faryzeusze, obudnicy, bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą. Dlaczego tak ostre słowa? Bo wielu odrzuciło słowa proroctwa, gdyż nie mieściły się w ich możliwości rozumienia lub pragnieniach. Rozumienie proroctwa jest łaską i o nią trzeba w pokorze prosić i w pokorze stanąć przed światłem proroctwa jako słowa Bożego. Jak rozpoznać czystość proroctwa? W modlitwie trwającej tak długo, aż dam odpowiedź. Trudne i odpowiedzialne jest rozeznawanie. Trudne i odpowiedzialne jest całe życie człowieka i każda jego sekunda. Uproszczenia i uniki nie zmniejszają tej odpowiedzialności, lecz ją zwiększają. Lepiej jest więc trudzić się w rozeznawaniu, niż odrzucać i lepiej w pokorze uznać brak rozeznania. Niż wydawać sąd negatywny. Wiele znaków i słów płynie z nieba. Płyną jak deszcz, mający ożywić serca, a tak wielu osłania je parasolami nieufności, lenistwa i krótkowzrocznej pychy. Jakaż odpowiedzialność tych, którzy rozpostarli parasole nad ginącymi z pragnienia, Choć stoją pośród deszczu. Wtorek, szósty sierpnia, dziewięćdziesiąt jeden, godzina dwudziesta druga trzydzieści. Przemienienie pańskie. Ofiary muszą być składane z lekkością motyla. I z radością wtedy są takie, jakich pragnę. Przyjmowanie ofiary z ciężkim sercem niszczy moc tej ofiary. Czwartek 8 sierpnia 91 godzina 10:55 Ukazuje Ci zło po to, Abyś poznając Jego niszczącą siłę, wstawiała się do Ojca o miłosierdzie nad światem, który zdąża do zagłady, i abyś była świadoma, za co podjęłaś się ofiary i pokuty. Ale pokazuje ci głębie zła także po to, abyś ukazywała je innym, nazywając jednocześnie zło złem a dobro dobrem. Świat opętany jest przeszatana erotyzmu i seksu. Módl się i pokutuj, przyjmując wszystkie trudy i cierpienia, wszystko cokolwiek przychodzi na ciebie i co przeżywasz za wyzwolenie i ocalenie dzieci tego świata i za tych, którzy pragną być apostołami czystej miłości. Trzeba, abyś była w tej sodomie, dopóki nie spełni się ofiara Twoja. Duszą bądź zawsze przy mnie i zawsze w niebie. Koryntian, 2,2 Postanowiłem, będąc wśród Was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Niedziela 11 sierpnia 91 godzina 745 Nie chodzi o to, abyś szukała sytuacji, gdzie możesz spełniać czyny miłosierdzia Nie chodzi o nadzwyczajne czyny. Chodzi o to, abyś w sytuacjach, jakie są, i w sercu swoim z miłością pochylała się nad każdym a żebyś tego usilnie pragnęła i o to prosiła chcę aby w tobie była tylko miłość masz odróżniać zło od dobra i to ukazywać innym ale w twoim sercu na twoim obliczu i w całej tobie ma być miłość może współczucie może zasmłcenie też, ale przede wszystkim miłość. Mądra, delikatna, wytrwała, ofiarna. Poniedziałek, dwunasty sierpnia dziewięćdziesiąt jeden. Godzina piętnasta dwadzieścia. Miłość to ja, Jezus Chrystus, miłość, która stała się człowiekiem i która powraca i przychodzi do ludzi w Duchu Świętym. Nie proś zatem, abym nauczył Cię kochać. Proś i zabiegaj o to, abym był w Tobie, abyś Ty była mną, a ja Tobą. Miłość to nie umiejętność kochania, okazywania dobroci i miłosierdzia, której można się nauczyć i wyćwiczyć, by ją świadczyć ludziom. Miłość to ja, wypełniający Twoje serce, które, gdy jest mi oddawane w nieustającym akcie uwielbienia i wdzięczności, jest moje całe i wszystko. Co z niego wypływa, jest mną. Wtedy ja przez Twoje serce idę do ludzi i obdarowuję ich sobą. Przylgnij do mnie, pragnij mnie i pozwól, abym pochłonął Cię całkowicie. Nie zginie wtedy Twoja tożsamość, lecz odnajdzie się w tej doskonałości, jaka została Ci dana w akcie stwórczym. I do jakiej jesteś powołana w życiu wiecznym.